Witam Państwa bardzo serdecznie. Pole cebuli z siewu wiosennego, to samo co w zeszłym roku. Chciałbym Państwu pokazać, jak to wygląda. Gleba klasy słabej, czwarta, piąta, podlewana, cebula zaczyna kiełkować, nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj mamy jedno nasionko, które już skiełkowało, tak, leży cały czas w mokrej glebie. Została cebula raz podlana niewielką dawką wody, żeby nasiona nie leżały na wilgotnej glebie, tylko żeby leżały w wilgotnej glebie. Wysiew bardzo wczesny, przede wszystkim dlatego, że te ziemie przesychają bardzo szybko, natomiast po siewie 2 czy 3 dni udało się opryskać snopem aqua, kiedy nie było jeszcze przymrozków, więc liczymy na to, że oprysk będzie działał. Producent mówi, że gdzieś za 2-3 dni znowu będzie mała dawka wody do 10 litrów na metr kwadratowy, żeby ta cebula cały czas była w komfortowych warunkach. Jak Państwo być może widzieli, zaczyna kiełkować, więc za chwilę liczymy, że około 2 tygodni powinniśmy mieć wschody i wtedy zobaczymy, co dalej na tej plantacji.